Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj prezentujemy Wam mieszkanie, które znajduje się w budynku Damak Heights na Marini. Mieszkanie ma 130 metrów, dwie sypialnie, trzy pokoje, trzy łazienki. Budynek został zbudowany już 8 lat temu, a budynki w Dubaju dosyć szybko się starzeją, tym bardziej takie budynki budowane przez Damaka. Dlatego jesteśmy ciekawi, w jaki sposób utrzymany jest sam budynek, w jaki sposób utrzymane są te common grounds, baseny, siłownie, korytarze. I mieszkanie samo w sobie jest sygnowane Fendi, więc zobaczymy, jaka jest tak naprawdę jakość wykończenia, a także ma widok na cały JBR, na Palm, na zdjęciach. Wyglądało przepięknie. Jestem ciekawa, w jaki sposób odbierzemy to na żywo. Jesteśmy już na Marini i takie pierwsze spostrzeżenia to dosyć duży chaos. Nawet przypomina nam troszeczkę Marina, takie Chicago czy też Nowy Jork. Zupełnie co innego, co widzimy na co dzień na przykład na Creeku. Creek jest zdecydowanie bardziej kameralny. I też to, co może w jakiś sposób nam się nie podoba, przynajmniej przy okolicy budynku Damak Heights, bo nie odnoszę się tutaj całkowicie do całej Mariny, to, że panuje taki chaos architektoniczny. Jednak jak dzielnica jest zbudowana tylko i wyłącznie przez jednego dewelopera, tak jak na przykład Creek jest zbudowany przez Emara, widzimy pięknie połączone ze sobą i współgrające budynki, rośliny, mosteczki, czy też kafle na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Bardzo dużo ludzi, hałas, bardzo dużo budowy. Zobaczymy. Może zmieni zdanie, mam nadzieję, ponieważ mieszkanie wygląda tak bardzo obiecująco. Budynek, który będziemy oglądać, Damak Heights, znajduje się dokładnie tutaj. Akurat ta ciężarówka trochę to zasłania, ale jesteśmy przy samym kanale. Już na wprost widzicie wodę. Witajcie w mieszkaniu. Witam Was właśnie taki widok, jaki widzieliście przed sekundą. Zaraz po prawej stronie znajduje się toaleta dla gości. Ten widok macie tak naprawdę z każdego pokoju w tym mieszkaniu i zdecydowanie jest to najlepszy widok, jaki osobiście widziałam w mieszkaniach w Dubaju przez ostatni rok. Mieszkanie znajduje się na 56 piętrze, co niewątpliwie pomaga uzyskaniu aż takiego przepięknego widoku na Palm. Nie podoba mi się to okienko na kuchni, więc ja osobiście usunęłabym tę ścianę, żeby stworzyć taką otwartą przestrzeń. Kuchnia wygląda całkiem reprezentatywnie. Naturalny marmurowy blat. Także już tutaj w środku macie sprzęty. Budynek ma 8 lat. Na podłodze także znajduje się kamień w dużym pokoju, natomiast w sypialniach macie takie panele imitujące drewno. Tutaj sypialnia numer 1, mniejsza. Wbudowane szafy, vis-a-vis łazienka. Ta łazienka jest już pełna z prysznicem. I tutaj macie tą główną sypialnię, tak zwane master bedroom z balkonem. Na balkonie spokojnie zmieszczą się dwa krzesła, stolik. Pan agent akurat powiedział, że wieczorem robi jeszcze większe wrażenie, chociaż trudno mi sobie wyobrazić lepszy widok niż ten, który właśnie widzę w tej chwili. Kolejna łazienka, czyli już trzecia z wanną, no i szafy wnękowe.
przyjechaliśmy teraz na Krika Coś Zjeść. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu przy samym porcie w Creek Harbor. Miejsce nazywa się Akaya. Zamówiłam sobie krosanta z łososiem. Michał, krosanta chyba z jakimś mięsem, wędliną, tak? Tak. Nawet nie jestem przekonana. Kilka słów odnośnie mieszkania i budynku. Mieszkanie samo w sobie podoba nam się, bo jest przestrzenne. Jakość wykończenia kuchni, łazienek, podłóg całkiem ok, ponieważ głównie naturalny kamień. Widok przecudny, ale to, co nam się nie podoba, to właśnie common ground, czyli baseny, siłownie, korytarze. Wszystko jest bardzo zniszczone. Mamy wrażenie, że przewinęło tam się setki tysięcy ludzi, a budynek ma 8 lat, więc ciekawe, co będzie jeszcze za kolejne parę lat. Mieszkanie kosztuje 2 miliony 900, więc myślę, że jest warte swojej ceny, chociażby przez lokalizację. To, co nam się nie podobało, to to, że tak jak też wspominałam, na Marinie, przynajmniej w tej okolicy, panuje olbrzymi chaos. Setki tysięcy ludzi, którzy wpadają na was, trąbią. To nie jest coś, czego my przynajmniej szukamy. Pokażę wam jeszcze jedzenie, które właśnie zamówiliśmy, jak już przyjdzie. W ogóle w Dubaju jest tak zimno, że pierwszy raz w tym roku jemy wewnątrz. Niby pokazuje 23 stopnie, ale jest wiecznie. Nie było w ogóle takiej pogody, przynajmniej w zeszłym roku. No nic, odezwę się do was za moment. Witajcie kolejnego dnia, przedłużam vloga. Tak jak widzicie, dzisiaj są walentynki i chciałam pochwalić się pięknymi kwiatami, jakie dostałam od swojego ukochanego. Tak samo jak pięknie wyglądają, tak samo pachną. Coś cudnego. I zawinięte w przepiękny papier, minimalistyczny, bardzo gustowny. Więc do wszystkich facetów, róbcie właśnie takie mini prezenty swoim kobietom jak najczęściej. Jedziemy właśnie teraz na lunch do Sushi Samba, coś tam dla was ponagrywam. Bardzo lubię to miejsce, byliśmy tam co prawda tylko raz. Sama nie wiem dlaczego, może dlatego, że mamy dosyć daleko na Palm. Dzisiaj trochę odświętnie. Tak jak widzicie, góra z Zary, dół z Zary, no i dodatki Hermes. Lecimy. Jednak zmiana torebki, tamta coś nie bardzo. Pokaż też swój outfitik. Ale wyglądasz klasa. Chlorofila stara. Yeah, I love it. To miejsce Sushi Samba, gdzie właśnie się wybieramy, znajduje się na Palmie. Macie bezpośrednio też valet parking, co jest bardzo wygodne, ale z drugiej strony bardzo powszechne w Dubaju, więc nikogo to nie dziwi. I tam też w tygodniu macie te oferty lunchowe. I co ciekawe, mimo że dzisiaj są walentynki, co prawda jest środa, nadal można z takiego lunchu biznesowego skorzystać. Kosztuje to chyba 189 za osobę, jeszcze potwierdzimy. Ale widoki w Sushi Samba powalają na kolana, więc myślę, że nagram dla was chociaż parę widoków. I jedzenie też jest przepyszne, 10 na 10. Jest to japońska kuchnia, dlatego dla fanów ryb, sushi, myślę, że to naprawdę jest, warto. Temperatura raptem skoczyła 31 stopni. Wow! Ostatnio to są takie wariacje pogodowe. No. I zawsze jest tak, że jak wyjdziemy w shortach i w krótkim rękawku, to jest zimno, że siedzimy i się telepiemy. A dzisiaj wyszliśmy w długich spodniach i w kurtkach i jest 31 stopni. Nie no, dużo, ale mówiłam o tym wcześniej, że generalnie w Dubaju ostatnio 22 stopnie, szaro, buro, wiatry, nawet deszcze i od razu Dubaj jest cały sparaliżowany, nie można zamówić jedzenia. Chociaż z drugiej strony na przykład u nas na Kriku wszędzie są te studzienki i odpływy. Nie ma z tym problemu i wcale nie utrzymywała się woda, ponieważ jeżeli śledzicie jakieś takie rolki czy konta właśnie z Dubaju, bardzo dużo ludzi jak tylko zaczyna padać, wkłada właśnie takie video z centrum, gdzie samochody rzeczywiście tam gdzieś wpływają w kałuże głębokie. Nie, u nas tego nie było.
z okazji walentynek życzę Wam przede wszystkim dużo, dużo miłości do samych siebie, dużo miłości do ludzi, którzy Was otaczają, niekoniecznie do tej swojej drugiej połówki, bo może nie każdy na ten moment ma kogoś tak bliskiego. Bardzo dużo ludzi mówi, że nie lubi walentynek i też w jakiś sposób potrafię to zrozumieć, chociaż z drugiej strony każde święto, które w jakiś sposób promuje i celebruje miłość, myślę, że jest fajnym świętem do przypomnienia sobie właśnie o tym, że warto kochać, warto być dobrym człowiekiem i warto szerzyć tę miłość. Nagrywam już dla Was zakończenie, nagrywamy. Jeżeli podobało Wam się mieszkanie w Damak Heights, dajcie koniecznie znać. Jeżeli chcecie poszerzyć nasze zasięgi, to zostawcie nam lajka, komentarz, subskrypcję. Dzielę się jeszcze raz tym pięknym widokiem. Cudownego dnia, wieczoru.